kochani. Witajcie na kanale O Matko i Córko. Opowiem Wam dzisiaj o moich planach na wakacje. Ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień szkoły, dzisiaj Paulina przyniosła świadectwo. No to nie ma ostatniego dnia szkoły, już są oficjalnie wakacje. To dzisiaj już są wakacje, tak, tak można powiedzieć, tak? Tak, no ale dzisiaj byliście jeszcze w szkole, to ja myślałam, że dopiero od jutra są wakacje, albo nawet od poniedziałku. Nie, od południa są już wakacje. Dobra, ty wiesz lepiej, ty chodzisz do szkoły. Okej. No to jakie są twoje plany? Jakie są moje plany? Jeżeli wszystko wypali, to pojedziemy z moimi rodzicami i z moimi kuzynami oraz ciocią i wujkiem z Irlandii nad morze do Łeby. To jest chyba taki główny plan na moje wakacje, główne założenie i mam nadzieję, że faktycznie wypali, ponieważ jest opcja, że ciocia nie przyleci. Ale mamy nadzieję, że wszystko się potoczy po naszej myśli, mam nadzieję, że po ich myśli i wyjazd dojdzie do skutku i w ogóle będziemy się świetnie bawić, taką mamy nadzieję. Właściwie wiemy, że tak będzie, jeżeli już się spotkamy razem, to na pewno będzie po prostu super. Także Łeba wita, no i mamy nadzieję, że będzie co najmniej taka pogoda jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku w Łódzce mieliśmy super pogodę. Mieliśmy ani jednego roku, że wypadało, oby byśmy teraz tego nie wykrakały. Mam nadzieję, że nie, że tak nie będzie. Będzie dobrze. No to co jeszcze będziesz robić w te wakacje? Bo dla mnie właściwie nie ma wakacji, bo ja do szkoły nie chodzę. To właściwie po co jestem tutaj na tym odcinku? Nie wiem. Dobra. To kontynuuję. pojadę na 3 dni do Oli Last Dream do Sieradza. Potem odwiedzę też Weronikę, także mam nadzieję, że dziewczyny mnie super przyjmą i będzie świetna zabawa. Ponagrywamy kilka filmików, także to też zobaczycie na kanale. A to już ale jest też, pewne? No właśnie, też jeżeli wszystko wyjdzie, mam się wygadać z Olą w sierpniu, ponieważ od sierpnia obie jesteśmy wolne, więc tak wyjdzie. Oczywiście jeszcze jakiś meetupik po drodze. Jeżeli będzie meetup, to pojedziemy na meetup, bo jest mała szansa, że tego eventu nie będzie, ale zobaczymy. I raczej będziemy na meetupie we Wrocławiu, także mam nadzieję, że również przyjdziecie i że my na pewno pojedziemy. Musimy do tego przekonać, bo ja nie lubię w sumie jeździć. Jestem przekonana, ją przekonuję, a potem i tak jeździmy, także spoko. No i oprócz tego oczywiście wypady ze znajomymi, jakieś kino, basen, dużo nocek, bo nocki są fajne. Tak, stojąc z Karoliną robimy sobie dużo nocek i mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie, bo to jest mój, że tak powiem, najlepszy plan na wakacje. No i oprócz tego Olza z klakierkiem. A ty? Coś? No nie, no ja mam nadzieję, że po prostu będę się wylegiwać na plaży w taki czy w inny sposób, w tym miejscu albo w innym miejscu, ponieważ ja lubię właśnie taki wypoczynek. Strój kąpielowy, słońce, koc i może trochę wody, żeby się raz na jakiś czas ochłodzić. Tak, to jest mój plan. No i jedzenie dużo owoców. Tak, ponieważ lato obfituje w owoce i warzywa i to mnie cieszy zawsze, jak idę na stragan, to aż nie wiem, co mam kupić. Teraz mamy manię robienia koktajli, więc tak, prawdopodobnie wypróbuję trochę przepisów właśnie takich na koktajle zdrowe. Zdrowe. Paulina robi niezdrowe koktajle i ja staram się robić zdrowe. Niezdrowe szejki kontra zdrowe koktajle. Bo to nie są koktajle, to są szejki, mamo. Profesjonalnie mów. Ojejku, dobrze. Co, i to wszystko? A pod koniec roku, a pod koniec wakacji? Jeszcze oprócz tego oczywiście dużo spontaniczności, bo lubię też na spontanie, a nie lubię naprawdę cały dzień przeleżeć w domu, bo uważam, że jest on zmarnowany, ale w takim wypadku oglądam seriale. Jestem kończę już właściwie 3. sezon Plotkary, także mam nadzieję, że dojdę do końca wszystkich sezonów, że zobaczę całą, że zacznę jakiś jeszcze inny serial, dokończę kilka anime i takie są moje plany na wakacje. Dobra, to ja wiem, co ja, od czego ja tutaj jestem. Muszę Ci jeszcze przypomnieć, czy mamy jakieś plany, ponieważ wcześniej żeśmy się umówiły, że o tym powiemy, dotyczące naszego kanału. No i po to nam była ta karteczka. Ona nie chciała już karteczka. Wiem, co. Bo będzie dużo, 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 dużo snapów, bo lubię snapować, mam czas teraz, więc snapy będą. Zdjęcia na Instagrama częściej będą dodawane. Oczywiście trochę zaniedbałam fanpage'a, więc, że tak powiem, od dzisiaj na nowo ruszam ze wstawianiem tych postów. Muszę się w taki trans wpędzić.
No i potem tam pod koniec już podręczniki, ale o tym nie chcę mówić, bo to są plany na wakacje. Ja nie myślę jeszcze o szkole, a mama mi każe tutaj o jakichś podręcznikach gadać, a co ja jestem? Dobra, to ja jeszcze wiem. Paulina jeszcze mi zaproponowała, żeby w te wakacje, bo są wakacje, zaproponujemy wam, nagramy więcej challenge'y, tylko jeszcze nie wiemy jakich. No kilka już zapisałam na karteczce, żeby wiedzieć. I jeden nawet challenge jest mój autorski, którego jeszcze nigdzie nie widziałam. Także co, to tyle. Kreatywność. To tyle. To wy w komentarzach podajcie nam, jakie wy macie plany. I jakie możemy nagrać challenge. Oczywiście koszulka, którą mam dzisiaj na sobie, jest z naszego sklepu, także podajcie. Taka mała reklama. Jak jesteś żelkożercą, musisz mieć koniecznie taką koszulkę. I my się z wami żegnamy. Życzymy wam miłych, cudownych, wspaniałych, słonecznych wakacji. A ty to mówisz? Aha, teraz ja mam... Tak, co mam powiedzieć? Nie, papa, kochani. Papa, kochani. Bajo. Brawo.